startujemy z autostrady. Zamierzamy przejść tą właśnie żółtą trasą aż na skałę Trzech Krzyży. No, to idziemy. I w górę. Skała. 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 Widok jest coraz lepszy. Już jestem trochę wyżej. Widać kamyczek, inny kamyczek, trochę skał. No i chyba idę jakimś starym strumieniem. A ze skały trochę wody spada. To tutaj wygląda na dawną, starą noclegownię. Jest coraz ciekawiej. No dobra, czyli to jest szlak. Gdzieś tu. Tak, to jest szlak. Właśnie tędy. Po kamieniach w górę. Tajemniczy las. Mech, kamienie, drzewa. Kolejny ładny widok. Tak to wygląda w dół. Jest szlak. Jest dobrze. Byle do góry. Już nawet trochę zasapałem. O tak, tutaj jesteśmy. Już zdecydowanie widać ośnieżone szczyty po stronie Alp. A tutaj ładne kawałki skały. Dojście do tego miejsca zajęło mi jakieś 40 minut. Ładnie, co? Chmury nie wróżą dobrej pogody. Mam nadzieję, że mnie nie dopadnie. Jak widać, jest ich dosyć dużo. O, i Trzy Krzyże. To jeszcze tylko kawałek w zasadzie. O, tutaj. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych niespodzianek, jeśli chodzi o góry i doły. Że teraz już droga będzie prosta. Bez żadnych kombinacji, ale to się okaże. Chmur niestety teraz więcej. Skały, skały, skały. O tak. Coraz wyżej. I pola kwitącej na żółtą mimozy. Nie wiem, co znaczą te gwiazdki, ale coś pewnie znaczą. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że szlak nie tędy. Znaczy, że trochę gór i dołów jeszcze przede mną jest, jeśli zamierzam tam dojść. Ale pogoda nie rozpieszcza. Jestem przy drogowskazie. No, to do przodu. Wygląda, żeby ta droga była łatwiejsza niż poprzednio. No, ale nie ma innego wyjścia, trzeba iść. Czyli jednak są jakieś liny. Także będzie trochę trudniej przez chwilę. To jest ten moment, kiedy odpuszczam. Dalej już nie dam rady, dla mnie za niebezpiecznie. Krzyże widać tutaj, zaraz pokażę. Jest to widać krzyż, widać. No dobra, widok jest ładny. Czasem się trzeba wykazać rozsądkiem. Ja tam na górę, na samą górę nie idę. To teraz już tylko w dół. No to idziemy. Idę do domu. Piękne miejsce. Absolutnie piękne. A tutaj widać ślady bytności dzików. Martwi mnie to trochę, bo nie chciałbym takiego dzika tutaj spotkać. Szlaki nie są za dobrze oznaczone, także czasami trzeba się naszukać tego znaku. O, tutaj jest. Trzeba się czasem czegoś złapać, żeby nie spaść. Widać, że tutaj nie ma szlaku. Także tutaj. Znowu przyjemny widok. Czasami nie wiadomo, czy to jest strumień, czy to jest szlak. Jeśli potrzebujecie się czegoś przytrzymać, to wybieracie takie drzewa, które są wyślizgane. To znaczy, że ktoś już ich używał. Czy się nie połamały przez to używanie. Zaraz pokażę. Polecam wchodzenia w góry wtedy, kiedy jest mokro, bo jest wtedy bardzo ślisko. A to jest przykład prawidłowo wyślizganego drzewa. Widać, że każdy się tutaj łapie
lewą ręką. To ja tak zrobię. Właśnie tak. Wchodząc w takim miejscu, trzeba uważać na ostre pnącza, które potrafią się zaczepić. Dom korkowy. Z niego właśnie robi się korki do wina. Widać, jak jest wilgotny, to jest nawet mało kruchy. Żołędzie. Właśnie dlatego jest tu trochę dzików. To jest widok w górę, który zostawiam za sobą. To jest widok w dół, czyli droga, która mnie czeka. Już dobrze słychać autostradę. Ładnie tu. I tędy droga dalej. Przy tym kamieniu trzeba skręcić, o właśnie gdzieś tam. Znowu jakiś strumień. I to jest jeden z trudniejszych kawałków zejścia. Dlatego właśnie, że jest mokro, jest bardzo łatwo się poślizgnąć. No to trzeba iść dalej. Na dół już niedaleko. Samochód widzę stoi na parkingu. Także w drogę. Jeszcze krótkie spojrzenie na ogrom. Kilka głazów. Znajomy kamień, znajome widoki. No to idę strumieniem. Trochę wody się tutaj siąpi. Ale jeszcze nie jest tak bardzo ślisko. Nie ma mchu. Także można iść. To chyba znak, żeby tutaj nie wchodzić. Nie wiem, czy to są zasieki, czy pieronochron. Ale zdecydowanie tam nie idę. Idę na dół. Są ich gwiazdki. Tutaj.